Hej, witam was wszystkich serdecznie, znowu w Transobrytania, gdzie już jako Królestwo Anglii, tak, bo bardzo błyskawicznie tutaj moje państwo, że tak powiem, awansowało z Wessexu do Anglosasów, a teraz do Królestwa Anglii. No to w każdym razie już jako Królestwo Anglii dalej kontynuujemy nasze podboje. Ogólnie troszkę smutno, że nie wiem, w żaden sposób może symbol frakcji się nie zmienia. Jak już mówiłem przy kampanii wcześniej w Rome 2, przydałaby się możliwość, żeby w Total War, żeby można było wybierać symbol naszej frakcji, żeby można było go modyfikować w trakcie kampanii. Takiej opcji, no mi troszkę brakuje. Znaczy wiadomo, to są kosmetyczne rzeczy, aczkolwiek byłoby to miłym dodatkiem dosyć. Dobra, tutaj widzę, że wy nie wiem, co chcecie zrobić. Nie wiem, jak chcecie mnie powstrzymać. Samym królem. Tak, sam król Aedan stwierdził, że powstrzyma całą moją armię. Okej. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Kwatermistrza bym ci dała. W porządku. No i cóż, chyba póki co. Koniec tury. Bo tutaj więcej nie zrobię w tej turze. Ogólnie tak biednie wygląda ta armia Northumbrii. Jedna ich armia przeciwko całej potędze tutaj Anglików. Tragiczne wieści! Cóż za tragiczne wieści? Zwiadowcy donoszą o ogromnej armii, która płynie w kierunku Brytanii. Musimy wzmocnić granice i wybrzeże, zanim będzie za późno. Tak więc ja myślę, że to jest takie ostrzeżenie, że ja powinienem odebrać armię. Znaczy to jest dokładnie bezpośrednio takie ostrzeżenie. Mam dużo pieniędzy, mam bardzo dużo pieniędzy wręcz, bo mam 17 tysięcy na turę. Ty oczywiście to sobie będziemy oblegać. Jednakże, tak, zaawansuję sobie postacie tutaj. Myślę, że to mogę ci dać. Tobie damy dalej to. Tobie damy do końca już to. Tutaj, no wiem, że są troszkę niezadowoleni, ale to się rozwiąże. W każdym razie, teraz bym chciała wziąć tutaj prawdopodobnie Edwarda. Tak, Edwarda weźmiemy sobie. Edward w naszej stolicy, w nie wiem, jak to czytać. Wintancaster. Pamiętam, że jakoś inaczej to się czytało. Dobra, nieważne. W każdym razie powołuję tą armię. Będzie to armia Edwarda, która jakie tu ma cechy ogólnie? Spragniony. Bonus do morale oddziału podczas ataku. Na polu bitwy budzi się nim głód krwi, szczególnie gdy człowiek ten da się porwać wściekłości swojego topora. Pełen życia. Ten człowiek cieszy się dobrym zdrowiem, krzepą i niespożytą energią. O, będzie bardzo żywym władcą w przyszłości prawdopodobnie. Zręczny bonus do walki w zwarciu dla wszystkich oddziałów. Strzelec i szaleniec. W tak nieprzewidywalnym świecie szczypta ekscentryczności niekoniecznie jest wadą. Czasami wręcz może obrócić stromotną klęskę, śmiałe zwycięstwo. Dobra, tak więc Edward zostaje w tej chwili dowódcą armii broniącej Królestwo Anglii. I tutaj no, stworzę mu taką dosyć solidną armię, myślę. Przede wszystkim tutaj oddziały tanów w kolczugach. Myślę, że te 5 oddziałów będzie dobrym rozwiązaniem. Włóczników, tych mocniejszych. Jazdy póki co nie mogę werbować. Toporników. Ile mam oddziałów teraz? 11 póki co. Dobra, może dwa oddziały tych słabszych włóczni. Koni zwiadowcy niekoniecznie ich potrzebuję. Ty by mi się przydali, ale obecnie nie mogę ich werbować. Ja naprawdę. System Manpowera działa dla mnie bez sensu, że jak tu coś zwerbuję, to tutaj też nie mogę, tutaj już nie mogę tego zwerbować. I nie podoba mi się, jak to zostało to rozwiązane. Zastanawiam się, czy ich werbować. Oni zostaną jakoś ulepszeni potem? Zostaną doborowych łuczników z Firdu. Są ci. A ci te zostaną ulepszeni zaraz.
Nie mogę niestety sprawdzić, jak dobre będzie ulepszenie tych jednostek. Dobra, ja poczekam po prostu parę tur. Te dwie na werbunek łuków. Tutaj nie ma co się spieszyć z tym. Tutaj myślę, żebym to rozbudowała. I te kościołki. Kościółki, dobrze. Tutaj zaś co? Kolejny... Tutaj jarmark. Zbudujmy to lepiej. To. I tutaj kopalnię bym rozwinęła. Dobra. W porządku. No i jak tutaj z atakiem na nich? W sumie mogłabym uderzyć na tą armię. Odnoszę wrażenie, że oni nie stawią żadnego oporu. Żadnego, który rzeczywiście mógłby mi coś zrobić. Ja po prostu będę tak szła od miasta do miasta. A tutaj ta armia może skierować się w tym kierunku. Dobrze, tutaj są w miarę zadowoleni. Tutaj trzeba to odbudować, aczkolwiek nie mam pieniędzy chwilowo. Właśnie, a tu buduję jarmark, a przydałby się jakieś budowanie do zadowolenia. To na kolejnym poziomie się zbuduje. Dobrze. To trzeba jeszcze zająć, ale to myślę, że mój sojusznik sobie poradzi z tym. Ta imersja, mam nadzieję. A tutaj... No cóż, oblegamy dalej. Póki co. I król się wycofał. Stwierdził, że jednak nie chce umierać. W sumie rozsądnie dosyć. Z jego strony to było posunięcie. Dobra, koniec tury. Więcej czekania. Coś podbijają nawet? Okej. Okay. Znaczy to, że podbijają wielkiego znaczenia nie mam, bo ja i tak miażdżę. Tutaj zajęli. Ja może tą moją pomniejszą armię zawrócę, żeby się pozbyła tych tutaj. Witam chleb i igrzyska. Doszły cię słuchy o rosnącym niezadowoleniu wśród chłopów. Wzywasz więc witan w nadziei, że wspólnie uradzicie co należy zrobić, by uniknąć dalszego zburzenia. Przecież moje państwo kocha mnie. Szlachetni doradcy zaprezentowali szereg potencjalnych rozwiązań, które mają sprawić, że lud będzie zdrowszy, bogatszy i szczęśliwszy. Chociaż jeżeli żadne nie zaowocuje wszystkimi trzema rezultatami naraz. A to pewnie przez to, że mam niski ferwor wojenny. Zorganizuj ucztę. Skarbiec minus 200, bonus do zadowolenia wszędzie. Czasem lud musi się zabawić, by choć na chwilę zapomnieć o swoich problemach. Odwołaj ucztę. To da mi minus do zadowolenia. Skup się na rolnictwie. Bądź dobrym gospodarzem. Wiecie co, zorganizujmy sobie ucztę. To jakoś niespecjalnie tutaj wpłynie mi na skarbiec, a troszkę będę miał większe zadowolenie. O, czemu mam ten ferwor taki niski? Przez wojny graniczne. Dobra, wiecie co? Ja tą armię zawracam. Ona musi się zająć tutaj tymi... Westmoringami. Musimy dokopać. Wy tutaj to zajmijcie. Znaczy, Alfred niech to zajmie. Zapomniałem mu armię awansować. No trudno. Zdobyć to. I te siły niech tu przejdą na razie. Bo tutaj ta armia Northumbrii jest. Także mi na tył nie weszła. No i tutaj trzeba to rozbudować i teraz postawić coś, co da mi zadowolenie. Może ten spichlerz się pozbędę. On aż tak bardzo mi potrzebny tutaj nie jest. Dobra, spichlerz usuniemy sobie. Przydałoby mi się kolejne budynki do jedzenia rozwinąć. Już powoli nie mam co rozwijać, bo wszystko pobudowane co się dało. Dobra, co tutaj mamy? Mogę zbudować zgromadzenie sióstr zakony, da mi to zadowolenie i spore dochody z kościoła. A to ma tylko jeden poziom. Mogę też zbudować tutaj szkołę sądownictwa, bonus zadowolenia, bonus do doświadczenia dla dowódców co turę, bonus do sławy, bonus do opracowania technologii i zmniejszenie korupcji. To brzmi miło bardzo też. Mogę tutaj kopić zgromadzeń. Wait. To.
W ogóle nie mam tutaj w stolicy żadnych budynków handlowych możliwości budowy. Na szczęście ten budynek mam, który mi boostuje te dwa pozostałe. A nie, bo już zbudowałam, przecież jeju. Dobra, nieważne. Nie rozgarnięcie moje. Okej, myślę, że bym zbudowała tą szkołę sądownictwa. Niech będzie i rozbudowała na kolejny poziom stolicy, a ogólnie troszkę zaniedbała moje tutaj... mój ośrodek tutaj władzy. Dobra, to sobie zdobędziemy. Widzę, że królowi też się padło tak przy okazji. Dostał rykoszetem. Okupuj. Dobrze. Tutaj trzeba tam prawić, tutaj widzę fajny budynek. Plantacja jarzębiny. Bo do zadowolenia, do zaopatrzenia. Weźmy to sobie, naprawmy, to też możemy naprawić. Tutaj są troszkę niezadowolenia, o tym wiem, ale spokojnie, to się zaraz rozwiąże. Niedługo. Tarem będzie musiała się tymi zająć. Tutaj... Tak sobie powinna popatrzeć, gdzie mogę rozbudować budynki, które dają mi jedzenie. Tutaj mogę rozbudować ten dwór króla. A rozbudujmy. W ogóle właśnie pytanie moje brzmi, czy jest może jednak jakaś opcja, by przenieść stolicę? Nie, chyba nie ma, dalej tego nie dodano, szkoda. Naprawdę, nie wiem czemu to w Empire usunęli. I nigdy nie przywrócili. To mogę rozbudować. Tutaj, o, jest, mogę do jedzenia coś wybudować. Lepszego, świetnie, koniec tury. I widzę, że armia Northumbrii już nie wie, co ze sobą zrobić. W sumie nie dziwię się. Ta armia chyba się wycofuje przede mną. Tylko, że weszła prosto na Mercję. Ojej, dobra. Nie, autentycznie. Dosyć mi ich jednak szkoda, ponieważ... No, ja ich tutaj zgniatam. Po kolei. Bez większych trudności. Dobra, dokupujemy. O, tutaj mam pole prawa, Ting. Okej, potem to się przebuduje, bo to nie jest mojej kultury. O, tutaj awansuj. Ty. Najpierw dajemy ci to. Szybsze uzupełnianie. Tutaj to dajemy. Dobra. I tutaj ogólnie właśnie ci łucznicy. Dobra, poczekam do tych doborowych łuczników jednak. Zwłaszcza, że oni opancerzeni są lepiej. No, ale nie będę się spieszyła z rekrutacją. Co to mogę ja zwerbować? Jazda mi się przyda oczywiście. Tej do obrony ewentualnej. A tutaj to mogę zbudować. Dam mi to żywność. Świetnie. A tutaj wytwórca narzędzi. No i kopalnie dalej. I kościółek też. I ten też rozbudujemy. Sobie... dalej. No i teraz musiałabym zawrócić tu, tą armią i pozbyć się tych. Tak więc zawrócimy. Tutaj ktoś inny zajął ostatnią osadę z tej prowincji. Kim wy jesteście? Po czyjej stronie stoicie? Po niczyjej. Jesteście waliczkami. Okej, to was się potem pozbędę, ponieważ... No, wasza obecność troszkę mi tu przeszkadza, ponieważ jesteście w środku mojego państwa. A tutaj miałam zbudować coś, co da mi zadowolenie. I zadowolenie da mi choćby karczma. Tak więc myślę, że... Jej zbudowanie może być dobrym pomysłem, zwłaszcza, że mamy tu już budynki targowe. Tak więc to sobie zbudujemy. Rozbudowałem też jarmark i mogę też rozbudować... ...dowiu. Za chwilę może. Dobra, ta armia... ...nie zajmie to. Okupujmy. Mam tu kopalnię, tutaj będzie farmy, dobrze.
No i zobaczymy, co ta mała armia zrobi. Co postanowi ze sobą uczynić w tej sytuacji, kiedy są otoczeni. A tutaj mogę to rozbudować, to też mogę rozbudować. Być może najpierw kościół rozbudujmy. I to. Dobra. Naprawdę mam bardzo, bardzo dużo pieniędzy na turę obecnie. Ojeju. O! Idą mnie denerwować, tak, wioskę mi zabiorą. Oczywiście. A, no dobra, zabierajcie to sobie. Serio rzuciliście się na pełną flagę? To było samobójstwo z waszej strony. Zła wróżba. Niebiosa otworzyły się i zesłały na morza straszliwy sztorm, którego pustoszące wiatry atakują ze wszystkich stron. Wiele flot kupieckich zatnęło. Niektórzy dworzanie wierzą, że to zły omen, który zwiastuje naszą nieuchronną klęskę w starciu z nadchodzącymi najeźdźcami. Ale może jest wprost przeciwnie i nieszczęście będzie błogosławione w skutkach. W takich warunkach nawet najwspanialsi zeglarze z trudem utrzymaliby się na powierzchni. Okej. Kosz dalsze te... eventy mam. To jest znak, żebym szybciej zbierał armię. Znaczy nie, ogólnie nie wiem, co się stanie, bo... moją kampanię... Midę zakończyłam, zanim te... eventy doszły do skutku, że tak powiem. Znaczy po prostu przestałem grać chwilowo. Midę i zajęłam się innymi kampaniami. Tak więc nie wiem, jak wielkie zagrożenie mi grozi. Mogę więcej piechoty zwerbować, ale to może zaraz, bo już mam mieć spam trochę. A przydałoby się jeszcze łuczników powołać do mojej armii. Serio macie tutaj terytorium? Tak w środku? No dobra. Wy zajmijcie to teraz. No kupuj. W ogóle... Aha. Widzę, że awans jednostki. Wstali się... ciemnowłosi i mają dłuższą brodę zamiast wąsów. W sumie wolałem, jak moi łucznicy byli rudzi. A, dobra. Tutaj... co mogę czynić? Tą armię mogę tu uderzyć. Okupujmy sobie to. Ta moja armia przejdzie tutaj. Tutaj to przebudować mogę. Dobrze. No i tutaj ostatnie terytoria Northumbrii zostały, znaczy jeszcze są tutaj. Aczkolwiek to widzę, że mój puppet już bardzo wytrwale działa, aby się ich pozbyć. Bardzo miło z jego strony. No i tutaj trzeba będzie jeszcze to zająć. Tutaj myślę, że tych budowników nie będę zajmował, niech Mercer sobie z nim poradzi. Tylko ja podbiję tą frakcję tutaj. Jak oni się nazywają? Brechinau. Okej, dobra. W każdym razie pozbędę się ich. Tutaj ten jarmark mogę rozbudować, mogę też rozbudować tutaj port handlowy. I później dalej. Okej. Tutaj to zbudujmy. Rybaka. I myślę, że dalej tutaj mistrza krawieckiego będę rozwijała. Koniec tury. Okej. Ci przyszli tutaj. W porządku. Inwazja Wikingów, Normandowie. Setki statków błyskawicznie zbliżają się do południowego brzegu Brytanii. Musimy je zniszczyć, zanim zaleją wyspy. Ogromna flota Normandów pojawiła się na południowym brzegu Brytanii. Oj, oj, oj. Dobra. Spodziewałem się troszkę mniejszej inwazji. Autentycznie. Motora. To widać, że muszę powołać troszkę więcej sił na południu. Dobra, to już pali licho, zwerbuję tych słabszych łuczników, byleby ich mieć w armii. Tutaj... 18 dodatkowe jednostki mieczy. Jup, albo... Może te słabsze topory?
Nie, dobra, jeszcze zwerbujmy. Okej, to będzie jedna armia obronna. Drugą powołam. Tutaj w ogóle tu garnizon powinno rozbudować dalej. Mam dosyć silny. Zanim oni dopłyną, chwila minie. Poza tym zaatakują chyba moich popetów. Tak więc ja bym powołał tu armię kolejną. Tylko kogo bym powołał do tej armii? Ty jesteś jako wódz już, ty też. Ty również. Ty jesteś gubernatorem. Ty jesteś mężem stanu. Edward. Trzeci syn. Dobra, czytam drugi. Jakie masz cechy? Spokojny. Czyli bardziej na gubernatora się nadajesz. Ale masz bonus do zapełnienia strat. Stary Wygda. Masz 20 lat dopiero. Ale okej, okay. To jest wrodzone. Jeśli nie będzie słuchać właśnie, może kiedyś skończyć po niewłaściwej stronie włóczni. Przygotowany. Dobra. Zostałeś dowódcą drugiej armii broniącej Anglii. Te oddziały. Łuczników, 4 oddziały. Lekki oddział jazdy, ale ich nie mam. Mam w tej chwili 14 oddziałów, tych toporników mogę. No i zapełnię sobie tymi włócznikami podstawowymi. Dobra. Wzrosło mi niezadowolenie. Mam za dużo jednostek poborowych. Dobra, wy sobie przejdźcie tutaj. No, to z poborowymi w sumie rozwiążę inaczej. Po prostu zmniejszę ich siły do 2 jednostek. Dalej się denerwują na mnie. Dobra, pozbędę się ich, bez nich. Już. Kysz. Dobra, w porządku teraz jest. Jednak nie chcę mieć tego minusu. On troszkę mi przeszkadza. To jest, to zajmiemy. Ta armia zawróci ogólnie zaraz i pomoże w obronie. Okupuj. Pozbywam się was. Wróg zabity w boju. Misja powiodła się. Świetnie. Dobra. Te pole mam, dobra, mogę to rozbudować, przyda mi się. O, jeju, jeju. Gdzie to jest frakcja, jest przywódcy frakcji? Król Roger. Roger. No, spore siły. W końcu jakie zagrożenie mam. Zwłaszcza, że moje główne siły są na północy, a tutaj dopiero mam tworzącą się armię. W kawałkach jest na razie, ale dobra. Jakieś wyzwanie teraz przynajmniej częściowe jest. Ogólnie zresztą oni tak się rzucą na moich papetów raczej w pierwszej kolejności. Tak więc tutaj póki co nie muszę aż tak specjalnie się przejmować. Porozbudowujemy sobie wszystko, dobrze. I co? Tutaj na tych trzeba uderzyć. Idźcie tu. Armia króla tutaj. O, ja się dziwię, że jeszcze tutaj Wessex tego tylko Mercia tego nie zajęła. Okej. Okay. Za których rozgromimy. O, tutaj tych łuczników mogę ulepszyć jeszcze. Dobrze. Koniec tury. A ci teraz będą mi łazić po terytorium, mnie denerwować. Jeju, nie. Umrzyjcie. Oho, ci już płyną do mojego wybrzeża. Jeju, jaki oni zasięg mają. Dobra, ale rozpraszają się, świetnie. To jest bardzo miłe. Dla mnie, oczywiście. To jest bardzo miłe.
I Normandowie wypowiedzieli wojnę Anglii. Dyplomacja zawiodła, a w ogóle nie było żadnej dyplomacji, ale nie wam będzie. Dobra, ja bym teraz sobie przeszła tutaj, tą armią, zajęła się tym. Tutaj punktem ostatnim w tej prowincji, który jeszcze nie jest w moich rękach, który powinien być w moich rękach. Tak, bym to sobie rozbudowała. Dobrze, kopalnię też mogę rozwinąć. W porządku, tutaj kogoś mogę powołać jeszcze do tej pięknej mojej armii, która ma troszkę nieciekawą sytuację, włóczników, dobrze. Ty awansowałeś. Do uzupełnień teraz. Tam cechy bitewne zdobędziesz, ale po prostu trzeba uzupełnić szybko armię. Wait. Nie, ty jesteś w osobnej prowincji. To ci damy. Tutaj trzeba gonić tą armię, która teraz będzie drażnić mnie swoimi działaniami. Was się pozbędziemy. Papa? Świetnie. No i myślę, że mogę to przejąć sobie. Tutaj, dobrze. Ta armia przejmie to. Tutaj... Rozbudujmy to miejsce. Nie wiem, czy oni tego nie przyjmują, naprawdę. Chyba się zbugowali. No dobra, i jakby tak zerknąć. To Northumbria została zniszczona. Tutaj w sumie po zajęciu tych dwóch wiosek to ja już w sumie wioski, miasta to ja w sumie wezmę z nim już pokój, bo dalej mi to nie jest potrzebne, żeby ja się z nim biłam. Zostawię z jedną armię chyba na północy, a resztę cofam na południe jednak. Bo nie wiem, jak oni będą raszować tam i nie wiem, czy kolejne floty się nie pojawią. Bo póki co jest 5 armii, co nie jest aż tak dużo. Aczkolwiek nie wiem, czy kolejne nie przypłyną. Po tym, jak oni jakiś przyczółek będą mieli. Do dupy też, że ta moja armia właściwie jest w kawałkach. Choć tutaj za turę już mi się rozbuduje tutaj garnizon. Będę miała na czwartym poziomie to. Będą mi oddziały jakieś? Nie specjalnie. Jeden oddział wojowników z seksami. Dupa, strasznie mierne te garnizony są. Nic nie dają. Dobra, to w sumie mogę to rozwinąć. Wy sobie idźcie spokojnie w to miejsce. Dobrze. Tutaj miałem rozwijać się. I tak miałem to zbudować. I potem to. No i też to rozwinąć. Albo może... No i to na początek rozbuduję sobie na czwarty poziom. No i co? Koniec tury? Chyba tak. Albo wiecie co? Jako, że w następnej turze dokona się już inwazja tutaj Normandów, to w takim razie ja w tym miejscu zakończę ten odcinek. Podziękuję wam za uwagę i zapraszam was do kolejnego, gdzie tutaj zaczniemy walczyć z tutaj kolejną inwazją na nasze ziemię. Tak więc cóż, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Powiatki!